Jacek Dziesinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest doktor habilitowany Stanisław Cęckiewicz. Sławomir Cęckiewicz, przepraszam, historyk, członek Kolegium IPN, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Kiedy profesor Sławomir Cęckiewicz przygotuje biografię Antoniego Macierewicza? Nigdy nie przygotuję biografii Antoniego Macierewicza. Ale te, które są, a teraz ukazała się nowa książka Antoni Macierewicz, biografia nieautoryzowana autorstwa Anny Gilewskiej i Marcina Dzierżanowskiego. To są książki, również ta wcześniejsza Tomasza Piątka, o których pan mówi, że to są książki niewiarygodne. No nie tylko niewiarygodne, ale po prostu skandaliczny, można powiedzieć, w sensie metodologicznym, sposób napisane, zwłaszcza ta, bo ta najnowsza książka ma pretendować do miana książki poważnej w odróżnieniu do książki Piątka, która, że tak powiem, nie trzyma się żadnych standardów. Ta ma pewien pozór trzymania się standardów, ale jest książką, można powiedzieć, manipulacyjną po prostu. To znaczy, co tutaj jest manipulacją w tej książce, bo to jest właściwie pierwsza biografia. Ja przygotowuję dwa teksty o tej książce, bo w tekście takim, tak bym powiedział, do czytania recenzyjnym nie da się po prostu pomieścić wszystkich byków, które w tej książce są. Natomiast jest ich aż tak wiele? Tak. Natomiast drugi tekst to będzie taki syllabus errorum, wykaz po prostu błędów odnoszących się do konkretnych stron, co autorzy po prostu zmanipulowali, czy wręcz ukłamliwie po prostu. Ale każdemu autorowi zdarza się popełnić błąd, później są eraty, przypisy, kolejne wydania. W tym przypadku pan nie mówi o błędach, tylko mówi o manipulacjach. Tak? Ja w ogóle unikam generalnie pisania recenzji książek i jakby nie fascynuje mnie krytyka po prostu ludzi, z którymi w jakimś sensie mógłbym konkurować, tak? Ale są sytuacje, w których wydaje mi się, że powinienem zareagować i to jest jedna z takich sytuacji. Tym bardziej wie pan, że w niektórych wątkach książka dotyczy mnie. Na przykład opis czy sugestia, że ja Antoniego Macierewicza poznałem przez amerykańskiego polonijnego biznesmena Bogdana Łodygę w Chicago. To jest, wie pan, tak absurdalna historia, że nie sposób nie reagować. To jest zresztą oparte na jakichś dziwnych rozmowach z Andrzejem Jarmakowskim, którego znam. Zresztą zamierzam go zapytać, czy ty żeś rzeczywiście takie bzdury tutaj opowiadał tym autorom. A pan był proszony o głos do tej książki? Były telefony, maile do pana z prośbą, żeby pan wypowiedział się? Maili nie było. Jak pan wie, ja bardzo rzadko odbieram telefony, więc być może ktoś dzwonił, ale się nie dodzwonił. Mhm. A dlaczego pan nie przygotuje swojej książki na temat Antoniego Macierewicza? Pan zna, nie ukrywa pan swoich relacji z Antonim Macierewiczem, które trwają przez lata. Sympatyzuje pan z Antonim Macierewiczem, czego też pan nie ukrywa, mimo że jest pan krytyczny w niektórych względach. Tak, oczywiście. Wie pan, jest pewna taka zasada w historii. Lepiej nie pisać o kimś, z kim się współpracuje, kogo się, jak pan powiedział, w jakimś sensie lubi. I to jest właśnie taka sytuacja, bo to nie jest sytuacja analogiczna na przykład do napisania biografii Anny Walentynowicz. Oczywiście ja ją osobiście znałem, lubiłem, ceniłem, ale jednak była to postać w jakimś sensie odległa, pomnikowa. Natomiast Antoni Macierewicz to jest ktoś, z kim ja przynajmniej dwukrotnie w życiu, w okresie likwidacji WSI, w okresie, kiedy był ministrem obrony narodowej, po prostu podlegałem mu i z nim współpracowałem jakby na co dzień w różnych sprawach kontaktując. To skupmy się w takim razie na błędach w tej książce. Antoni Macierewicz donosił na swoich przyjaciół? Nie, wie pan, to jest w ogóle właśnie te pojęcia, nawet to pojęcie, które pan teraz użył, donosił, tam jest mowa sypanie. Tutaj chyba nie jest właśnie tak wprost napisane, ale było to ta książka. Nie, na przykład taki w ogóle, wie pan, wśród tytuły tej książki to jest w ogóle zjawisko, ale jest logika sypania. I wie pan, bierze pan książkę, bierze pan ten wśród tytuł i pan myśli, o cholera, on tam po prostu strasznie sypał. Później jest takie dwuznaczna wypowiedź Andrzeja Friszkę, gdzie mówi, on to tak dziwnie się zachowywał, bo w zasadzie brał winę na siebie, bardzo dużo o swojej winie opowiadał, obszernie składał zeznania, ale jednocześnie Andrzej Friszkę mówi, ale w tamtym czasie to była norma, wszyscy po prostu bardzo obszerne zeznania składali. Natomiast można to dwojako interpretować później. Można to dwojako, w ogóle ta książka jest w ten sposób trochę napisana, mógłbym, wie pan, jeszcze inne fragmenty tutaj panu zacytować, na przykład postawienie takich bardzo ostrych pytań, czy Antoni Macierewicz mógł być agentem Służby Bezpieczeństwa w latach 80. Nie ma na to śladu, nie ma żadnego argumentu. W tej książce również nie ma takiego argumentu przytoczonego. Ale
samo postawienie tego pytania, a potem oddanie głosu ekspertowi, wie pan, pułkownikowi SB Janowi Lesiakowi, no to pokazuje po prostu metodologię. Ale Lesiak się zajmował inwigilacją prawicy też. No ale jak ja mówiłem, że trzeba przesłuchać kapitana Graczyka, który zawerbował Lecha Wałęsę, to mówili, nie, SB-cy nie będą nam pisali i opowiadali historii. Jak powołałem się na bardzo, bym powiedział, analityczną analizę pułkownika Wrońskiego dotyczącej Wiesława Chrzanowskiego. Wie pan, to był list kilkudziesięciu osób od prawa do lewa z potępieniem mnie za to, że ja oddałem w sprawie Chrzanowskiego głos oficerowi tego samego wydziału Departamentu I MSW, który się dokładnie Wiesławem Chrzanowskim zajmował. Zresztą to jest, wie pan, bardzo ciekawe, bo tu jest zarzut, że Macierewicz w 92 roku ujawnił nazwisko Wiesława Chrzanowskiego jako agenta SB. Mhm. Tylko, że wie pan, ja napisałem na ten temat ponad 200 stron studium analitycznego, również w oparciu o materiały nowe, które się w ostatnich latach pojawiły. I nie mam wątpliwości, że Wiesław Chrzanowski współpracował z SB, tylko że tutaj tego pan nie przeczyta. Ale Wiesław Chrzanowski był agentem? Tak. I to Macierewicz nie mylił się, wpisując go na swoją listę? Nie mylił się. Mhm. Inne kwestie, ale zakończmy tą kwestię tego donoszenia, bo również ta książka była reklamowana częścią rozdziału właśnie dotyczącego tego, że Antoni Macierewicz mógł sypać, czy nie mógł sypać. Jak to wyglądało? Jeżeli byśmy mogli to naszym telewidzom przybliżyć. Wie pan, to jest jeden z najszerzej opisywanych wątków w tej książce. Zresztą, jak rozumiem, punkt ciężkości tej biografii w jakimś sensie, to jest najbardziej według autorów sprawa prosta, udokumentowana, właśnie jest nakierowany na tą sprawę. Od tego się zresztą książka, jakby łamiąc chronologię, zaczyna. No ale nie sposób mi jest, wie pan, w krótkich słowach to panu jakoś, czy naszym widzom to wyjaśnić. Ja oczywiście na pewną oś czasu nałożyłem zeznania Macierewicza, Wojciecha Onyszkiewicza, donosy czy zeznania sympatii Antoniego Macierewicza, Wandy Eł, która się tutaj pojawia. To jest zresztą charakterystyczne, że wiele osób, które były współpracownikami SB, to tutaj są ich nazwiska zanonimizowane. No nieważne. W każdym razie jakby naniosłem to na oś czasu i to nie jest taka prosta historia, jak tutaj się nam próbuje to opowiedzieć. Bo na przykład historia Henryka Samsonowicza, też pisana na dwie nóżki. Andrzej Friszke mówi, no on go trochę tam wkopał, ale nie myślę, że mu bardzo zaszkodził. Natomiast oni to bardzo w kilku miejscach eksploatują. Ale zanim w ogóle Antoni Macierewicz zaczął zeznawać, to jest chyba 9 kwietnia 68 roku, to w marcu ta jego sympatia, Wanda, którą bezpieka zawerbowała do współpracy jako kontakt poufny, ona po prostu opowiada o tym, jak wyglądają relacje między profesorem czy docentem w tamtym czasie Samsonowiczem a Antonim Macierewiczem. I jak pan to porówna, To jest właśnie niesamowite, bo Macierewicz we wszystkich swoich zeznaniach wypiera się, że to jest kontakt niewykraczający poza uczelnię, no był studentem historii. Tak. Natomiast w jej donosie czy zeznaniu z marca, czyli zanim jeszcze właśnie Macierewicz zeznawał po aresztowaniu, jest po prostu bardzo dokładny opis o tym, że się kontaktują, że Macierewicz do niego wykonuje telefony, że poza uczelnią się z nim spotyka, tylko że my tego tutaj tak naprawdę nie czytamy. I takich wątków jest, wie pan, więcej. No oczywiście w całej tej historii tak zwanego sypania, no istotną kwestią jest ta sprawa Wojciecha Onyszkiewicza. Tylko, że wie pan, no jak weźmiemy zeznanie Wojciecha Onyszkiewicza, to jest chyba 29 kwietnia 68 roku, to Wojciech Onyszkiewicz w szczegółach opowiada o tym, w jakim stanie spotkał Antoniego Macierewicza w mieszkaniu i że Antoni Macierewicz po prostu produkował druki ulotne. I można by to odwrócić, tylko wie pan, no historyk, który wie o tym, że dyskutujemy o osobach 20-letnich w tamtym czasie, 19-20-letnich, Macierewicz to jest 48 rocznik, mówimy o 68 roku.
to wie doskonale po prostu, że trzeba tutaj ważyć słowa, zwłaszcza takie, które mogą sugerować, że nie wiem, on stał się jakimś współpracownikiem tajnych służb. W tamtym czasie nawet się pojawiają w przestrzeni publicznej słowa o donoszeniu. Wie pan, no to jest zła wola po prostu. Ale mógł być nieostrożny w tym, jak zeznawał w trakcie przesłuchania? Gdzieś w którymś z wywiadów Antoni Macierewicz powiedział, że w momencie, w którym go skonfrontowano z zeznaniami, między innymi Wojciecha Onyszkiewicza, no to on stwierdził, że oni to wiedzą, no to on to tylko po prostu przyzna. Aczkolwiek to było ta logika nie sypania, tylko logika śledztwa i zachowania się Antoniego Macierewicza, zresztą Wojciecha Onyszkiewicza również, per saldo okazała się po prostu skuteczna, no dlatego, że po pierwsze Wojciech Onyszkiewicz nie miał żadnych zarzutów, nie został aresztowany. Wie pan, no gdyby to było takie proste, jak tutaj czytamy, wsypał Wojciecha Onyszkiewicza, to bardzo groźne. A Andrzej Friszke mówi, że to w ogóle skandal, że to podłe było i tak dalej. To by Wojciech Onyszkiewicz został zapuszkowany przynajmniej na te 5 miesięcy. Oczywiście śmieję się z tego, bo w tamtym czasie 5 miesięcy siedzieć w więzieniu to było po prostu coś okropnego, jak Antoni Macierewicz. Nic takiego nie było, a na przełomie lipca i sierpnia całe śledztwo zostało umorzone i oni piszą w tym uzasadnieniu, że nie mają podstaw do tego, żeby Wojciecha Onyszkiewicza posadzić. Nie popełnił Antoni Macierewicz błędu wtedy podczas tego przesłuchania? Wie pan, być może, wie pan, być może, generalnie powiem panu w ten sposób. Antoni Macierewicz zasługuje również na krytyczną biografię. Jak każdy z nas, czy każdy z polityków, którzy się publicznie angażują. Tylko, że to nie jest książka krytyczna. To jest książka chucpiarska po prostu w wielu swoich tezach. Nacechowana po prostu złą wolą. Mógłbym panu jeszcze wiele takich przykładów podać. No na przykład, wie pan, tu jest rozważany dokument, jako nie wiadomo po prostu, jak wielkie odkrycie pułkownika Sarewicza, późniejszego generała, szefa wywiadu, w którym jest mowa o tym, że oni są zainteresowani Antonim Macierewiczem. I wie pan, są budowane jakieś konstrukcje. Jak to się dzieje, że człowiek, który mieszka w kraju, zapuszkowany tak naprawdę, zajmuje się nim wywiad. Mhm. Tylko, że wie pan, nawet w tej samej książce jest cały rozdział dotyczący pewnej osoby, pewnego agenta o pseudonimie Zores, który był po prostu łącznikiem między Naimskim, który był w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, a krajem, Antonim Macierewiczem, tak. I który był agentem w Departamentu Pierwszego. I stąd na przykład bierze się zainteresowanie wywiadu Antonim Macierewiczem. Albo wie pan, kwestia taka, że w 1984 roku, po lipcu 1984 roku, już mu nie stawiają zarzutów związanych z oddaleniem się, z ucieczką z obozu internowania. No wie pan, tylko że 21 lipca 1984 roku ogłosił amnestię. Nie było żadnych podstaw do tego, żeby ścigać takich ludzi. Zapytam jeszcze o dwie, trzy kwestie. A ojciec Antoniego Macierewicza został zamordowany, czy popełnił samobójstwo? Bo wie pan, no tego nie wiem. Tutaj wkraczamy... różne informacje. Antoni Macierewicz zawsze mówi, że został zamordowany przez ubecję. Wie pan, bardzo często w historiach rodzinnych funkcjonuje jakaś opowieść, czasem mit, czasem właśnie legenda i to mnie w ogóle nie dziwi. Natomiast to, że nie ma żadnych dowodów na to, że został zamordowany, jak tutaj autorzy piszą, tak? Zresztą nie dotarli w ogóle do biogramu ojca Antoniego Macierewicza, który zresztą w internecie można z fachowego czasopisma pobrać w formie PDF-u. Gdzie są bardzo ciekawe inne wątki. Wie pan, ja tego jakby w tej sprawie się nie chcę wypowiadać, no bo tak, jak pan mnie pyta jako historyka, to ja powiem panu, nie mam żadnego dokumentu świadczącego o tym, że zamordowano ojca Antoniego Macierewicza. Tylko ta cecha tej książki, delegitymizacja wszystkich przodków Antoniego Macierewicza, to jest, wie pan, jeden wielki skandal. To dotyczy dziadków, to dotyczy wujków, mamy. Podam panu taki przykład. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Jest informacja o tym, że dziadek Antoniego Macierewicza, Adam Macierewicz, handlował przed wojną i przez pierwsze 2 lata okupacji niemieckiej w Warszawie nieruchomościami. Jest ta informacja. Są informacje o tym, że ogłaszał się tam w warszawskim kurierze porannym czy wieczornym, nie pamiętam. Po czym na 2 strony leci tekst Jana Grabowskiego, tego Jana Grabowskiego, o tym, jak Polacy korzystali z nieruchomości, jakby jak skorzystali na Holokauście, skracając.
wie pan, odwraca pan, czyta pan tego Jana Grabowskiego, myśli pan po prostu, że on mówi o Adamie Macierewiczu. Po czym na dole, jak wie pan, w farmaceutykach jest takimi małymi literkami napisane, że słowa te na dwóch stronach Jana Grabowskiego, to one nie dotyczą Adama Macierewicza. Tak nie wolno pisać, no po prostu po co przytaczać na dwie strony opinię fachowca w tej sprawie, która się nie odnosi do tej sprawy. Może w tej kwestii swojego ojca, czy też kwestii tego, czy Macierewicz sypał, czy nie sypał, lub może inaczej popełnił błąd, autorzy chcą pokazać, że Antoni Macierewicz stawia się w roli takiej osoby, która zawsze czyniła dobrze, słusznie, może rozliczać innych, a jest poniekąd mitomanem. W tej sprawie w ogóle mitomanii nie widzę, wie pan, on siedział 5 miesięcy, 140 chyba 3 dni w więzieniu, no to ja nie wiem, w wieku 20 lat w PRL-u po pacyfikacji marca 68, nie zazdroszczę po prostu. Tak, ale te kwestie zeznań, kiedy był przesłuchiwany i on może wtedy popełnił błąd, a później on przedstawiał, że tak w ogóle ta sytuacja nie wyglądała. Powiem panu coś innego. Do czasów, kiedy Andrzej Fliszke, no, który jest w ogóle jakby człowiekiem na odrębną dyskusję, bo to jest człowiek, który nigdy bardzo ostro w żadnych sprawach, w ocenach ludzkich zachowań nie występuje. W ogóle uważa, że agentów tak naprawdę nie było poza tymi, którzy jemu szkodzili, jak Janusz Gmitruk. Profesor Fliszke nie jest dla pana wiarygodnym historykiem? Nie, kompletnie. W tej sprawie jest kompletnie niewiarygodnym człowiekiem. To jest człowiek po prostu nacechowany niechęcią, wręcz nienawiścią do Antoniego Macierewicza i to widać zresztą w cytatach, nie wiem, czy autoryzowanych w tej książce. Natomiast chcę powiedzieć po prostu, że ta cała opinia na temat tej tak zwanej logiki sypania, no jest po prostu tutaj bardzo dużym nadużyciem. A jak wyglądała sytuacja z fascynacją Che Guevarą, Antoniego Macierewicza? W istocie Antoni Macierewicz fascynował się tą partyzantką miejską i sam chciał to wcielić w życie? Tak, ale to akurat mówił, natomiast wie pan, cieszę się z jednego, że w tej książce już nie ma tej bzdury, która funkcjonowała przez lat 20, o tym, że on o Che Guevarze napisał pracę magisterską. Co jeszcze świętej pamięci, krótko przed śmiercią Zbigniew Romaszewski nawet opowiadał. Tak to się po prostu nam wkręciło w umysł, że zaczęli o tym opowiadać. Zresztą wie pan, to jest bardzo słaby rozdział, ten dotyczący tych naukowych nawet fascynacji, historycznych fascynacji Antoniego Macierewicza. Autorzy mówią o tym, że on dwa teksty opublikował, tych tekstów napisał więcej, one są ogólnie dostępne. Trzeba nawet usiąść przed internetem i wejść na stronę Biblioteki Narodowej, żeby znaleźć po prostu, że ta bibliografia jest znacznie dłuższa. Czyli było to zafascynowane Che Guevarą, partyzantką miejską? Nie, no tego, wie pan, to są relacje, tak, że w dyskusjach różnych to się pojawiało, a z drugiej strony, wie pan, no ma pan Hołdysa, który opowiada lat temu X o tym, że w 65 roku, jak cała szkoła miała i uczniowie nieletni mieli podpisać kwitki o tym, że potępiają biskupów polskich za list do biskupów niemieckich, to jedyny człowiek w szkole w 65 roku, który protestował przeciwko temu, to był Antoni Macierewicz. Wie pan, no taki Che Guevarysta, który broni biskupów, to jest słabe. Po prostu zresztą ta opowieść się tutaj też rwie. Wie pan, to jest taka opowieść trochę jak ze znajomością języków obcych u Antoniego Macierewicza. Są tutaj stwierdzenia o tym, że Antoni Macierewicz nie mówi po hiszpańsku, a 5 stron dalej jest mowa o tym, a widziałem Antoniego Macierewicza, jak w 69 roku rozmawiał z dziennikarzem hiszpańskim biegle na ulicy w Warszawie na Nowym Świecie. Albo nie mówi po angielsku, po czym 100 stron dalej jest mowa o tym w nawiasie, Antoni Macierewicz mówi biegle po angielsku. No wie pan, książka, tak nie wolno pisać. Książka, która powstała po to, żeby odczernić Antoniego Macierewicza? Tak, niewątpliwie. Zresztą pisana trochę na kolanie. Wie pan, widać, że mój ex-kolega, chyba tak mogę powiedzieć, Marcin Dzierżanowski, bo poznaliśmy się lat temu X we wprost, że on po prostu pomagał pani Gielewskiej, bo oczywiście czytałem teksty pani Gielewskiej wcześniej, solo pisane we wprost, no to była w ogóle beznadzieja, więc on tu w jakimś sensie poziom podwyższył, ale no na przykład te rozdziały dotyczące MON-u, w ogóle dotyczące III RP, no to są pisane po prostu na kolanie, widać, że jest jakiś deadline, trzeba książkę skończyć, oddać. Ale to świętej pamięci Lech Kaczyński powiedział Marcinowi Dzierżanowskiemu, Antoni Macierewiczu, dlaczego nie opublikuje aneksu do WSI? Dlatego, że Antoni Macierewicz no, ma takie skłonności mitomańskie. No właśnie, z tej książki dowiaduje się, że nie tylko Warzecha to usłyszał, ale również Marcin Dzierżanowski. No i co z tego? Mhm. A jak Lech Kaczyński coś powiedział, to jest oczywiście musimy uznać, że to jest prawda objawiona. Zresztą wie pan, to jest dość skomplikowane. Ja na ten temat napisałem tekst, wygłosiłem referat naukowy,
mailowy, który jest dostępny w sieci, czyli stosunek Lecha Kaczyńskiego do likwidacji WSI, w tym do Antoniego Macierewicza. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Widziałem, znaczy nie tak prosta, jak Państwo to często mówicie. Widziałem dokumenty w archiwum prezydenckim dotyczące kwestii aneksu WSI, tego jak Andrzej Duda jako przedstawiciel prezydenta RP przed Trybunałem walczył o to, żeby ten aneks mógł być publikowany. No, wtedy ta strona prezydencka przegrała z Trybunałem, który stwierdził, że tak naprawdę ten aneks nie może być publikowany, więc warto to wziąć wszystko pod uwagę. A czy ten aneks powinien zostać opublikowany? Prezydent Andrzej Duda powinien go opublikować? Powiem panu w ten sposób. Jeśli się 8 lat było w opozycji i obóz patriotyczny mówił o tym, że to jest ważna sprawa i to należy opublikować, to jakaś forma publikacji tego, niekoniecznie w monitorze, tak jak pierwszy dokument z likwidacji WSI, powinna być, żeby być fair wobec swojego elektoratu. No to nie może być tak, że to będzie, wie pan, na wieczność jakiś święty graal i nawet święty graal w czasie, kiedy rządzi dobra zmiana, która przez 8 lat mówiła o tym, że ten tak. aneks musi być opublikowany. Więc jakby tego się domagam. Przecież można to poprawić, można to zanonimizować, tak jak Trybunał Konstytucyjny mówił, żeby... Ale suma summarum, dane... aneks powinien zostać opublikowany. Tak, na stronie nawet, Kancelarii Prezydenta nie ma żadnych w ogóle przeciwwskazań, żeby to dlaczego robić. Prezydent Andrzej Duda nie publikuje? A proszę zaprosić pana prezydenta i go zapytać, nie wiem. A pan był zaskoczony, kiedy Andrzej Duda powiedział Antoni Macierewiczu, że stosuje ubeckie metody wobec generałów? Powiem z panu, ust pierwszej osoby w państwie tego typu słowa? No i w jakim charakterze, no bo to gdzieś do człowieka, który go zaczepia na ulicy, no to było niepoważne i tak to nawet doradcy prezydenta z Andrzejem Zybertowiczem na czele uznali, że to było po prostu no, mocno nie na miejscu. Oczywiście, że tak. No to jest jakby szczególnie przykre, że to jest stosowane wobec człowieka, wie pan, wobec którego od roku 68 nawet do 90, nie do 89 były prowadzone działania operacyjne, no później jakby uporządkowane, że tak powiem, w latach 70 w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania macek. A w jaki sposób Antoni Macierewicz według pana przysłużył się Polsce? Bo wiele osób uważa, że Antoni Macierewicz no może oprócz koru to tak naprawdę no tylko szkodził. No to Bogu dzięki, że chociaż ten kor założył, wie pan, bo to wokół tego też jest no duża, duża manipulacja i komedia. Powiem panu z perspektywy historyka. No gdyby, o to pana pytam. Gdyby nie w 2000, gdyby nie 92 rok, akcja lustracyjna. W ogóle zwrócenie uwagi, że jest ten problem i że są archiwa, które pozwalają odpowiedzieć na pytania o to, kto współpracował, kto nie współpracował. Gdyby nie likwidacja WSI, nie byłoby otwarcia materiałów w zbiorze zastrzeżonym wojskowych. Wie pan, one są dzisiaj na poziomie 99,9% otwarte. To jest w ogóle zasługa tego człowieka. A nie zaszkodzi lustracji? Nie ma pan wrażenia, że tą akcją w 91 może... Ale jak można było ją inaczej przeprowadzić? Skoro to nie była ustawa, tylko była uchwała Sejmu. Panie profesorze, a pan ma wrażenie, że proces lustracyjny w Polsce się zakończył i proces dekomunizacyjny? Nie, no, panie redaktorze, rozmawia pan z człowiekiem, który uważa w ogóle, że ustawa lustracyjna, mówię to w pełni przekonany, powinna być uchylona ze względu na to, że ona jest potworkiem prawnym, który w ogóle Rzeczpospolitej Polskiej nie oczyszcza z jakichkolwiek agentów. Więc po co utrzymywać fikcję, która sprawia, że pan, jakiś polityk, ktoś inny jeszcze myśli, że no, państwo jest takie sobie, ale procedury oczyszczają to państwo z różnych ludzi, którzy się uwikłali, nie przyznali się do tego i chcieliby funkcjonować w urzędach. Nic takiego się nie dzieje. Nic takiego się nie dzieje, dlatego to trzeba uchylić, ale to nie jest na pewno wina Antoniego Macierewicza. A dlaczego ten rząd w takim razie tego nie uchyla? Pan nie liczył na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrej zmiany? Jak pisałem ustawę, współpisałem, tak powiem, ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to proponowałem Jarosławowi Kaczyńskiemu, zresztą przy pewnych pozytywach też wizerunkowych, politycznych, uchylenie po prostu ustawy lustracyjnej i jakby pójście w kierunku tego modelu niemieckiego, czyli modelu, w którym materiały się ujawnia, ale to nie skutkuje kwalifikacją prawną no, tych czynów, powiedzmy, z okresu PRL-u, że sąd ma orzekać, byłeś agentem albo nie byłeś. Sama
sam proces, nawet nie lustracyjny, tylko sądowy, on by dotyczył tylko tego, że ktoś, powiedzmy, kto przeczytał na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, że był agentem, weryfikuje przez sąd to, czy wszystkie zapisy ujawnione przez Instytut Pamięci Narodowej są rzetelnie podane na tej stronie. I to jest wszystko. Sąd by nie orzekał. No i co, może Jarosław Kaczyński się przestraszył i pan nie został prezesem IPN-u, a mówiło się przez lata, że pan będzie prezesem IPN-u. No tak to jest, ale wie pan, ja się do tego nie pchałem. Ktoś inny mi mówił, że powinienem być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i nim nie zostałem i nic się złego nie stało. Panie profesorze, a jak pan ocenia sprawę arcybiskupa Głudzia, którą opisała Rzeczpospolita i Onet? Czy rzeczywiście wywiad mógł uważać arcybiskupa Głudzia za informatora? Tak powinno się pisać teksty biograficzne, jak napisał to Krzyżak z Gajcem. I to jest ta zasadnicza różnica między tym, co oni napisali i w jaki sposób powstała ta książka o Antonim Macierewiczu. A odpowiadając wprost na to pana pytanie, no te materiały są mi znane i oczywiście ja odpowiem panu twierdząco tak. Wywiad wojskowy PRL, zarząd II Sztabu Generalnego uważał arcybiskupa Głudzia, wtedy księdza Głudzia, usytuowanego w ważnym miejscu, bo w sekretariacie stanu i w tym... w tej wschodniej sekcji za osobę, która pomaga wywiadowi wojskowemu. Ksiądz Głódź wiedział, z kim się spotyka, z kim tego rozmawia? Tego nie wiem. To jest, wie pan, sfera, która... Ale te spotkania długo trwały z pułkownikiem. To znaczy on wiedział, że on jest przedstawicielem, powiedzmy w ten sposób, ambasady. Tak. I w tym sensie no, nie powinno się z kimś takim spotykać. Tak? No, to ja mogę w ten sposób panu na to pytanie odpowiedzieć. Arcybiskup Głódź powinien wydać jakieś oświadczenie szersze? Wydał, to jego oświadczenie no, jest dosyć lapidarne. No jak to w Polsce? Czego się pan domaga? Ma pan takie poczucie, że jest wielu księży, wielu biskupów, arcybiskupów, o których nie znamy prawdy o tym, czy współpracowali, czy były jakieś... Wydaje się, że po likwidacji zbioru zastrzeżonego, bo to są materiały, które wyszły ze zbioru zastrzeżonego i dlatego się z nimi zapoznałem swego czasu, doszliśmy do ściany, że nic więcej jakby nie ustalimy, ale to jest jakby na odrębną dyskusję, wie pan. No, jest wiele chyba osób... Chyba mogą pojawić się materiały na temat innych księży również. Wie pan, no w tym artykule nawet się pojawiają informacje, kto jeszcze był w ten sposób traktowany. Natomiast no to jest jakby szersza dyskusja. Czasem to są tylko zapisy kartoteczne. No trudno tutaj później wyrokować na podstawie tego, jak wyglądała współpraca. I na koniec, wybiera się pan na referendum konstytucyjne? Nie wybieram się, ale nie wybieram się dlatego, że myślę, że jego nie będzie. Dlaczego nie będzie? No przecież prezydent po to by ogłaszał propozycję pytań, żeby później nie robić referendum. Tyle miesięcy jak słucham trwają... polityków rządowych, którzy się od tego odcinają i w zasadzie niejasno mówią, czy to w ogóle przeprowadzą w Senacie, to wydaje mi się, że nie będzie tego referendum. A brakuje tam panu jakichś pytań? Podobają się panu te pytania referendalne? Nie, nie podobają mi się te pytania. Napisałem na Twitterze, że nie dobrnąłem do końca, bo takie jest zbyt obszerne nawet dla mnie, człowieka, który dużo czyta. Nie, no za dużo tych spraw. Nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był pan profesor Sławomir Cynckiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.